Cześć, zapraszam na Vlogmas numer 1. Dzień dobry, 1 grudnia. 1 grudnia oznacza moje takie coroczne vlogmasy, nazwijmy to, ale nie są to codzienne filmy. Raczej pojawiają się 2-3 takie świąteczne vlogi w grudniu. Także i tym razem będziemy to robić. No i zacznijmy sobie ten dzień od otworzenia kalendarza adwentowego. Ja na razie mam tylko taki z dobrej kalorii. Nie wykluczam, że teraz jak pojawią się promocje, no bo już się zaczął grudzień, to kupię sobie jakiś kosmetyczny, ale jeszcze nie wiem. Także na razie zaczniemy sobie dzień od otwierania tego właśnie kalendarza. Nie wiem, czy sobie poradzę jedną ręką. A, może dam radę. No dobrze. I akurat będzie do kawki. Jest jedyneczka tutaj na środku. Dobra, jest. I co my tutaj mamy? Mamy jakiś batonik a la sernik waniliowy. Także zaraz zjem i zobaczymy, czy będzie dobry. Dobry, 2 grudnia. Kawka jest, więc czas otworzyć drugie okienko w kalendarzu adwentowym z tymi batonikami z dobrej kalorii. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepszy niż wczoraj, bo wczoraj ten sernikowy, to się okazało, że jest sernik z rodzynkami i naprawdę ja uważam, że to powinno być wyraźnie zaznaczone, bo ugryzłam kawałek tego batona i po prostu zrobiło mi się od razu niedobrze, wiecie, bo ja jestem osobą, która nawet nie to, że nie lubi rodzynek, ja ich nienawidzę, ja mam dosłownie odruch wymiotny, jak czuję rodzynkę. No i właśnie niestety tamten batonik był bardzo rodzynkowy i no, ugryzłam go i naprawdę nie byłam zadowolona. Także mam nadzieję, że dzisiaj będzie tutaj coś lepszego. Zobaczymy. Okej, dzisiaj mamy latte waniliowe. Nie jestem też jakoś optymistycznie nastawiona do tego, dlatego że ja nie lubię, lubię kawę i lubię smak kawy, szczególnie latte czy cappuccino właśnie, czyli takie mleczne, ale nie lubię żadnych cukierków kawowych, ani lodów kawowych, ani niczego takiego, więc no ciekawe. Zaraz spróbujemy i zobaczymy. Dobra, próbujemy to latte, waniliowe latte. Trochę się boję po wczorajszym, naprawdę. Myślę, że będzie mocno kawowy i też nie będzie mi smakował. Jest kawowy, nie będzie mi smakował. No niestety, nie są to moje smaki. Może w końcu trafi się taki, który będzie mi smakował, bo w ogóle to są batoniki z orzechów tarkowca, więc one teoretycznie powinny być dobre, no ale te smaki po prostu jak na razie, ani sernik z rodzynkami, ani latte, no nie siada mi po prostu. No cóż, może jutro będzie lepiej. Dzień dobry, 3 grudnia. Sprawdźmy, czy dzisiejsza czekoladka będzie chociaż trochę lepsza niż poprzednie. To znaczy lepsza, po prostu bardziej, powiedzmy, w moim guście. Gdzie jest numerek 3? Tutaj jest numerek 3. Coś mi gubi ostrość, aparat. No, ale patrzcie, robi się już coraz lepsza w otwieraniu tego i wyciąganiu jedną ręką, więc są jakieś postępy. I tutaj mamy tarta malinowa. No to może to będzie niezłe, może tu nie będzie żadnych takich smaków, których nie lubię. Zaraz spróbujemy. Mamy tartę malinową i spróbujemy. Proszę, żeby to było dobre. Chociaż raz. Tak wygląda ten batonik. Mm.
Ten byłby dobry, bo czuć tą malinkę, ale wydaje mi się, że gdzieś tam z tyłu, mam nadzieję, że się mylę, znowu da się wyczuć taką delikatną, rodzynkową nutę. Tutaj nigdzie nawet na zdjęciu nie ma, żeby to była rodzynka. Tu są oczywiście te orzechy nerkowca i maliny. Muszę sobie gdzieś znaleźć skład, bo naprawdę byłby dobry, bo ta malinka jest bardzo smaczna. Ale jak pogryzłam, to mam wrażenie, że gdzieś tam z tyłu ta rodzynka się czai i to mi psuje ten jakby końcowy efekt. Także, no nie wiem, ugryzę może jeszcze kawałek i zobaczę. Wydaje mi się, że są tu rodzynki. Wydaje mi się, że tutaj jak są takie... Nie wiem, czy to się teraz wyostrzy. Da radę, czy nie? Tu są takie ciemniejsze plamki i wydaje mi się, że to mogą być rodzynki. Nie wiem, zaraz dam mężowi i zapytam się go o opinię, czy on tam czuje rodzynki, czy nie. To nie jest taki mocny posmak... Oj, teraz jestem zupełnie nieostra. To nie jest taki mocny posmak jak w tym pierwszym, ale jednak wciąż mam wrażenie, że się przebija i... Wiecie, pierwszy gryz jest smaczny, bo czuć tą malinkę, ale im bardziej gryzę, tym bardziej czuję rodzynkę i wydaje mi się, że to... że ona tam gdzieś jest. Także zaraz to sprawdzę gdzieś w opisie jakiegoś składu czy coś. No niestety zgooglowałam sobie ten batonik i są tutaj rodzynki i to jest ich nawet całkiem sporo, a nie było czuć aż tak bardzo jak przy serniku, no ale jednak było czuć, także mam nadzieję, że nie będzie ich w każdym batoniku. Dzień dobry, 4 grudnia, ale ten czas leci, co? Zobaczymy, co tam jest dzisiaj w kalendarzu adwentowym. Gdzie jest czwórka, tutaj. Dobra kaloria a la muffin jagodowy. No ciekawe, jak tutaj będzie z rodzynkami. Wzięłam gryza i po czwartej nieudanej próbie jestem już niemalże przekonana, że chyba w każdym tym batoniku w składzie po prostu będą rodzynki. One są pewnie po prostu tworzone z nerkowców i z rodzynek. Ja w ogóle tego wcześniej jakoś nie sprawdziłam, bo... No jest napisane, że są to batony z orzechów nerkowca, a o rodzynkach tak na wierzchu nie ma wspomniane, więc po prostu o tym nie pomyślałam, a też nigdy tych batoników nie jadłam. No ale widzę, że niestety no nie będzie to dla mnie udany zakup, dobrze, że mój mąż wszystko to po mnie dojada. To jest napisane tutaj z tyłu w składzie, ale ja sobie nie chciałam psuć po prostu niespodzianki i raczej z reguły jak kupuję jakiś kalendarz adwentowy, no to po prostu nie zaglądam do zawartości albo tak szybko przelatuję, żeby zobaczyć mniej więcej, czy warto kupić, ale nie zagłębiam się w to. No i to był błąd oczywiście, bo tutaj jest napisane w składzie, w każdym tym batoniku jest rodzynka, jeszcze nie trafił mi się ten jabłuszkowy i ten korzenny, także jeszcze te dwa pewnie będą w najbliższych dniach, już teraz spoilery sobie tutaj zrobiłam, no ale one też mają rodzynki w składzie, więc oddaję chyba ten kalendarz po prostu mężowi. Był u mnie Mikołaj i zobaczcie, co mi wsadził pod poduszkę. Taki piękny kubek z Taylor Swift, The Eras Tour. Tutaj jest ten plakat właśnie reklamujący trasę. Ucho jest w kształcie takiego serduszka, a z drugiej strony napis Taylor Swift. Także no chyba mnie ten Mikołaj dosyć dobrze zna. Cześć, witam się z Wami pierwszy raz w tym odcinku tak twarzą w twarz i tak, żeby sobie dłużej pogadać, więc będzie to jednocześnie podsumowanie i zakończenie tego pierwszego vlogmasu, ale też właściwie jego rozpoczęcie na tej zasadzie, żeby pogadać chwilkę o tym, jak sobie to w tym roku wyobrażam, bo nie jest to pierwszy rok, w którym nagrywam tego typu filmy, ale wydaje mi się, że w tym pierwszym vlogmasie zawsze trzeba zrobić takie wprowadzenie ogólne do tego, jak to będzie wszystko w grudniu na kanale wyglądało. Także o tym będzie cała część tego filmu, więc mam nadzieję, że miło spędzimy te kilka minut. Jeśli chodzi o tegoroczne, te moje mini vlogmasy, to przejrzyjmy
przejrzałam sobie tak na szybko to, co robiłam w zeszłym roku i trafiłam tam na taki fragment, gdzie mówiłam, że w tym roku postaram się nagrywać filmiki tak jak kiedyś, za pierwszym razem, kiedy nagrywałam, co drugi dzień, żeby ich było tak dużo, żeby rzeczywiście ta świąteczna atmosfera była taka bardzo, bardzo widoczna na moim kanale. No myślę, że już sami widzicie, że mi się to nie udało. I w tym roku będzie tych vlogmasów w ogóle mniej niż w zeszłym. W zeszłym były chyba 3 takie filmiki, 3 takie vlogi okołoświąteczne. W tym wydaje mi się, że będą 2, ten i jeszcze jeden. Może uda mi się gdzieś tam wcisnąć jeszcze jeden, ale nie obiecuję. Wynika to z tego, że miałam dużo takich stresujących momentów w pracy i musiałam się skupić na czymś zupełnie innym. Brakowało mi takiej świątecznej atmosfery, a też to jest kolejny rok, kiedy ja mieszkam w mieszkaniu wynajmowanym i nie mam takiej potrzeby, żeby kupować różne dekoracje, żeby go stroić, więc właściwie ubieram tylko choinkę i wieszam jakieś światełka. Jak w końcu będę miała swoje własne mieszkanie i będę mogła je dekorować tak, jak mi się podoba i tak, jak uważam, i wiecie, nie będę miała w głowie, że za chwilę się będę być może przeprowadzać znowu i gdzieś te rzeczy trzeba będzie pozabierać, to naprawdę postaram się nagrać takie, wiecie, właściwe, prawilne vlogmasy, tak co najmniej co ten drugi dzień, a może nawet kiedyś spróbuję codziennie. No ale jeszcze w tym roku się to nie udało, także w tym roku myślę, że 2 filmy pojawią się na pewno. Trzeci stoi pod znakiem zapytania. Natomiast to, co jest też innego w tym roku, to to, że w poprzednich latach zawsze starałam się w tych vlogach pokazać Wam jakąś świąteczną książkę, więc wychodziło, że czytałam tak około 3 takie świąteczne książki w grudniu. Natomiast w tym roku może w kolejnym vlogu uda mi się jakąś taką świąteczną książkę przeczytać i Wam pokazać. W tym nie do końca, dlatego że czytam obecnie 2 książki, które świąteczne nie są i chciałabym je skończyć, dlatego no nie chcę na razie sobie przerywać i całkowicie poświęcać się tym książkom świątecznym. Pierwsza książka to jest Ballada ptaków i węży. Mam nadzieję, że skończę ją niedługo, bo chciałabym jeszcze zdążyć wybrać się do kina. Jestem na stronie 323, ona ma 530 chyba stron, także no jakieś 200 stron do końca mi zostało. Mam nadzieję, że na dniach uda mi się dokończyć. Jeżeli chodzi o tę książkę, tak pokrótce mówiąc, ostatnio w ogóle wpadłam właśnie ze względu na premierę filmu w jakiś taki algorytm na TikToku i TikTok podrzuca mi bardzo, bardzo dużo jakichś takich editów właśnie na temat Lucy Gray i całej jej relacji ze Snowem. I bardzo mi się te filmy podobają, bardzo w ogóle podoba mi się ta historia Lucy Gray i to, co widzę na tych filmikach. Natomiast czytając tą książkę, jestem już na 320 stronie, więc właściwie pod koniec i bardzo mało jest tutaj Lucy Gray. Naprawdę bardzo mało o niej wiem, bardzo mało tej relacji ze Snowem jest, ponieważ w ogóle cała ta historia, cała ta narracja, ona jest tutaj trzecioosobowa, natomiast jednak prowadzona jest z perspektywy Snowa. On jest mentorem Lucy, która jest na arenie, bierze udział w igrzyskach, ale samej Lucy jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo niewiele, także mam nadzieję, że ta ich relacja będzie taka bardziej wyraźna tutaj już pod koniec, więc liczę na to, że ta końcówka naprawdę bardzo mi się spodoba. Na razie jest w porządku, ale bez szału, o wiele bardziej podobają mi się właśnie te filmiki, które widzę i czuję, że może to być sytuacja, w której film spodoba mi się bardziej. Natomiast jeżeli chodzi o drugą książkę, którą obecnie czytam, to są Ptaki Daphne du Maurier. To też jest książka, która bardzo mi się podoba i na razie nie chcę jej przerywać. Jestem teraz w drugim opowiadaniu, drugie opowiadanie, które nazywa się Monte Verita. Jestem tam gdzieś w trakcie tego opowiadania, więc też myślę, że skończę tę książkę w grudniu i w podsumowaniu grudnia Wam o niej więcej opowiem, ale bardzo mi się podoba taki sam mroczny klimat jak Rebeka. Naprawdę czuję, że to będzie autorka, której styl pisania będzie mi bardzo odpowiadał, więc jestem bardzo pozytywnie nastawiona do dalszej części tej książki. Także to tyle, jeżeli chodzi o ten pierwszy vlogmas. Postaram się coś tam zmontować, zobaczę, jak to wyszło. Mam nadzieję, że jakoś to wygląda. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podobało, czy w ogóle lubicie takie świąteczne filmy na książkowych kanałach, czy jednak przychodzicie tutaj tylko po książkowe treści, bo być może, wiecie, ja zawsze tak myślę o grudniu i o nagrywaniu tych świątecznych filmów, a okaże się, że jednak wcale ich nie lubicie i wcale na książkowym kanale ich nie chcecie. Także dajcie koniecznie znać, jak Wam się takie filmy podobają i czy chcielibyście ich więcej. A tymczasem myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten pierwszy vlog. Mam nadzieję, że za chwilkę uda mi się rozpocząć kolejny i ten kolejny pojawi się pewnie w przyszły weekend, koło soboty czy niedzieli, tak jak zwykle moje filmy się pojawiają. No a tymczasem to by było na tyle. Do zobaczenia niebawem. Cześć!